Poszkodowanym w zdarzeniu drogowym jest osoba ranna, osoba ciężko ranna oraz osoba, która w zdarzeniu drogowym straciła życie. W zeszłym roku w całym kraju poszkodowanymi byli ludzie w liczbie 26 tysięcy, co odpowiada liczbie mieszkańców na przykład miasta Kętrzyna. Jeżeli motocyklista uczestniczył w zdarzeniu drogowym i był jego sprawcą, najczęstszą przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Droga to nie miejsce na brawurę. Nie we wszystkich zdarzeniach motocykliści są ich sprawcami. Musimy pamiętać o tym, że bardzo często dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa, nieudzielenia tego pierwszeństwa motocykliście. Wtedy motocyklista jest oczywiście pokrzywdzonym. Pamiętajcie, kask jest najważniejszym elementem do jazdy motocyklem. Zadbajmy również o strój, o buty, o wszystko, co jest potrzebne, aby bezpiecznie jeździć i szerokiej drogi.